Wincenty Kadłubek nie cieszy się dobrą sławą jako dziejopis, uważa się go za zmyślacza, za twórcę bajeczek o związkach Juliusza Cezara z Polską i walkach, jakie miał prowadzić Aleksander Macedoński z księciem polskim Lestkiem. To również u Wincentego Kadłubka znajdujemy po raz pierwszy informację o potworze krakowskim, który później stał się w tradycji smokiem wawelskim. Rzecz dziwna, lecz zupełnie wiarygodna. Istnieje bowiem Księga Listów Aleksandra, zawierająca prawie 200 listów. W jednym z nich pisze w ten sposób do Arystotelesa. Żeby ciebie ciągle zaniepokojonego o nasze położenie, wątpliwość i wahanie się nie utrzymywały w niepewności, wiedz, że doskonale powodzi się nam u Lechitów. Jest zaś sławne miasto Lechitów, bardzo blisko północnych stron Panonii, które nazywają Karaukas, raczej ludne niż bogate, dobrze zabezpieczone raczej dzięki sztuce niż położeniu. Nad tym miastem i nad sąsiednimi triumfowaliśmy zgodnie z życzeniem. W tym zaś liście, który mu odpisał Arystoteles, czytamy te słowa. Wieść głosi, że wraz ze swoimi odniosłeś triumf nad miastem Lechitów Karaukas, lecz oby chwała tego triumfu nigdy nie pomnożyła twoich tytułów do sławy, odkąd bowiem wlano haniebną daninę w posłów twoich wnętrzności, odkąd doświadczyłeś lechickich argiraspidów, blask twego słońca u wielu zgasł, a nawet zdawało się, że korona twego państwa się zachwiała. Rzeczywiście jednak Wincenty Kadłubek jako dziejopis zasługuje na tak niską ocenę. Wydaje się, że zmienia się pogląd na temat jego dzieła i samego mistrza jako historyka. Zacznijmy jednak od pewnych faktów podstawowych. Wincenty Kadłubek rozpoczął pisanie swojego dziełka na zamówienie Kazimierza Sprawiedliwego, którego miał tam przedstawić w jak najlepszym świetle, no a także na pewno po to, by czas nie zaćmił i niepamięć, oczywiście, dziejów Polski. Wbrew swojemu tytułowi dzieło Wincentego Kadłubka nie jest kroniką, lecz stanowi pewną mieszaninę różnych form. Dziełko jest pisane wyszukaną łaciną, zawiera opis dziejów Polski od czasów najdawniejszych aż do roku 1205. On nie tylko zamierzał wiernie opisywać historię, ale przede wszystkim chciał pokazać historię Polski jako część historii powszechnej. To, że oczywiście mamy tam wiele opowieści, które budzą dzisiaj uśmiech politowania, wynikało po prostu ze stanu ówczesnej wiedzy. To, co trzeba tutaj również podkreślić, to jest to, iż mistrz Wincenty postanowił zupełnie inaczej przedstawić początki Polski. Nie wiązał ich z postrzyżynami Siemowita. Przedstawił naród Polaków jako naród autochtonów, którzy byli od zawsze. Mistrz Wincenty wykazał się tutaj pewną oryginalnością myślenia i odwagą intelektualną. Pamiętać poza tym trzeba, że jego kronika była pisana językiem literackim, że mistrz Wincenty wyrażał pewne koncepcje dziejowe i polityczne przy pomocy symboli. Pamiętać trzeba również o tym, że jego kronika była bardzo silnie wprzęgnięta w politykę. Kadłubek świadomie tworzył mitologię Krakowa jako najdawniejszej stolicy Polaków, po to, żeby przeciwstawić taką właśnie wersję historii Polski, wersji wielkopolskiej znanej z kroniki Gala. Wyolbrzymiał również znaczenie Kazimierza Sprawiedliwego, który był być może władcą nie najgorszym, ale pamiętać trzeba, że zdobył swoją władzę w drodze przewrotu, w drodze zamachu stanu. Wincenty Kadłubek o śmierci Kazimierza Sprawiedliwego w czasie uczty. Kiedy wszyscy wspólnie się radowali, król, ta jedyna i szczególna gwiazda państwa, właśnie w ten czas, gdy niektóre pytania o zbawieniu duszy kapłanom zadawał, wychyliwszy mały puchar, na ziemię upadł i umarł. Niewątpliwie jednak Kadłubka trzeba wiedzieć na tle swojej epoki. Należał on do ówczesnej awangardy kulturalnej, określanej mianem renesansu XII wieku, kiedy to doszło do odrodzenia wśród elit intelektualnych zainteresowania spuścizną antyku. Jedną z zasad dziejopisarstwa XII wieku było naśladowanie autorów antycznych i pisanie tak pięknie i efektownie, jak to czynili starożytni. Chociaż to Gal Anonim spisał jako pierwszy dzieje Polski, jednakże był on cudzoziemcem. Natomiast Wincenty Kadłubek był pierwszym Polakiem, który dokonał podobnego dzieła. Kadłubek słynny jest ze względu na swoją kronikę, zwaną Kroniką Polski, która zawiera opis dziejów od czasów najdawniejszych, chciałoby się rzec bajecznych, aż do początków XIII wieku. Źródło. Mistrz Wincenty, tzw. Kadłubek, Kronika Polska. Wieść również głosi, że wtedy Gallowie zagarnęli rządy na całym prawie świecie. Nasze zastępy w licznych walkach wybiły wiele ich tysięcy. Pozostałych długi czas udręczonych nasi skłonili do zawarcia przymierza. Także jeśli by bądź losem, bądź męstwem zyskali coś u obcych, jednym i drugim równy miał przypaść udział. Gallom więc przypadła cała Grecja. Naszym zaś przybyły ziemie ciągnące się z jednej strony aż do kraju Partów, z drugiej aż do Bułgarii, z trzeciej do granic Karyntii. Interpretacja. Nie wiemy dokładnie, kiedy Kadłubek się urodził, ale było to między rokiem 1140 a 1150. Pochodził, jak jedni twierdzą, ze średniego rycerstwa, inni, że z możnego rodu. Jak było naprawdę, nie wiemy. Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii w jego życiorysie jest kwestia jego tytułu magister, co wskazuje, iż był człowiekiem wykształconym i to nie w jakiejś szkole katedralnej, ale na którymś z już wówczas działających uniwersytetów. W owym czasie działały dwa uniwersytety, jeden w Paryżu, starszy, i drugi nieco młodszy w Bolonii. Zastanawiano się więc, gdzie Kadłubek mógł studiować. Liczne wtręty z prawa rzymskiego zdają się wskazywać na Bolonię, ale szczegółowe badania Oswalda Balcera, autora wiekopomnego dzieła o Kadłubku i jego dziele, udowodniły, iż Kadłubek studiował raczej w Paryżu. Także był zapewne pierwszym człowiekiem, który w Polsce nosił tytuł magistra, który miał po prostu ukończone wyższe studia na prawdziwym uniwersytecie. Źródło. Mistrz Wincenty, tzw. Kadłubek, Kronika Polska. Po Siemowicie następuje syn Lestek IV. Po Lestku zaś syn jego, Siemomysł. Szlachetność umysłu, siła ciała, powodzenie we wszystkim tak dalece obu ich wyróżniły, że zaletami swymi przewyższyli przymioty prawie wszystkich królów. Z Siemomysła zaś rodzi się ów sławny Mieszko Ślepy. W ślepocie wychowuje się 7 lat. Z końcem roku 7 zrządzeniem Bożym został oświecony, a to li niekiedy zdawało się, że jest zaślepiony, pozbawiony światła rozumu, ponieważ z 7 nierządnymi nałożnicami, które nazywał żonami, miał zwyczaj na przemian spędzać noce. Jednakże po ich oddaleniu związał się małżeństwem z pewną księżniczką imieniem Dobrawka. Dzięki szczęśliwemu związkowi z nią topnieją lody niewiary i dzikie wino naszych pogan przemienia się w szlachetną winorośl. Pierwszy więc król Polski, Mieszko, otrzymał łaskę chrztu. Interpretacja. Nie dziwi więc, że tak wykształcony człowiek zaczął pracować na dworze książęcym samego Kazimierza Sprawiedliwego. Kadłubek był kancelistą, a być może z podszeptu księcia jeszcze w XII wieku zaczął pisać swoją kronikę. Między rokiem 1207 a 1218 piastował urząd biskupa krakowskiego. Co ważne, był pierwszym biskupem w Polsce, który został wybrany w sposób kanoniczny, to znaczy przez duchowieństwo, a nie przez mianowanie książęce. Kadłubek uczestniczył też w słynnym IV Soborze Lateraneńskim w 1215 roku, a w 1218 roku zrzekł się swojego stanowiska. Nie wiemy, jakie były tego powody, być może był to stan zdrowia, być może były to złe kontakty z kurią. W każdym razie zrzekł się stanowiska biskupa i wycofał się w zacisze cysterskiego klasztoru w Jędrzejowie, gdzie, jak część historyków twierdzi, kończył pisać swoją kronikę i tam dokończył swojego żywota w 1223 roku. Źródło. Mistrz Wincenty, tzw. Kadłubek, Kronika Polska. jest drzewo oliwne szlachetniejszego szczepu, które rozkoszne rozpościera gałęzie, coraz to żywotnością wdzięczniejsze. Sączy się zeń oliwa nie tyle kroplami, ile przelewają się wszędy całe strumienie balsamu. Jego zapach wszystkim dobrze jest znany, a jednak nikomu nieznany. Wszystkim jest swojski, wszystkim obcy. Owoce zaś nad całą wspaniałość klejnotów wytworniejsze. Nie sądzę bowiem, że uchodzi waszej uwagi, jakie i jak wielkie są zalety Kazimierza i jak sława wszelkich jego cnót przewyższa woń wszystkich pachnideł. Interpretacja. Największym dziełem Kadłubka jest oczywiście jego kronika, zwana Kroniką Polską. Zaczął pisać dlatego, iż kronika Gala opowiadała dzieje Polski, dzieje Piastów tylko do roku 1113, a poza tym była już dziełem, które z punktu widzenia ówczesnych gustów było już niemodne. Kadłubek, jako człowiek bywały w Europie Zachodniej, przesiąkł poglądami renesansu XII wieku. Stąd kronika Kadłubka jest tak dla nas niezwykła, dlatego że Kadłubek pisał stylem bardzo wyszukanym, bo takie były założenia renesansu XII wieku. Ocena. Gdy czyta się jego kronikę, czasem czyta się ją jak bajkę, gdyż znajdujemy tam różne niewiarygodne opowieści, w które dzisiaj już nikt nie wierzy. A więc czy Kadłubek był rzeczywiście uczonym z prawdziwego zdarzenia, czy tylko po prostu bajarzem, mitologiem dziejów Polski? Żeby to ocenić, trzeba jednak uwzględnić poziom wiedzy ludzi jego czasów. Ta wiedza była bardzo skromna, a metody dowodzenia historycznego były zupełnie różne niż dzisiaj stosowane. Wyciągano na przykład daleko idące wnioski na podstawie pewnych luźnych podobieństw nazewnictwa. Dość dodać, iż historię Lublina wiązano z Juliuszem Cezarem, ponieważ wydawało się, iż nazwa Lublin jest bardzo podobna do imienia Juliusz. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to metoda całkowicie błędna, ale wówczas większość, i to wybitnych historyków, tak właśnie uprawiała historię.